Wiedzieliśmy, że drużyna z Będzina gra dobrą siatkówkę. Pokazali w poprzednim meczu w Warszawie, że naprawdę grają odważnie, dobrze przyjmują. Dzisiaj to samo pokazali, grają na naprawdę, mają dobrą technicznie drużynę, dobrego rozgrywającego. Dawida Dryje, który dzisiaj nam bardzo dużo kłopotów sprawił, również tak samo było w Warszawie. Nie było łatwo ich zatrzymać i stąd gra na przewagi. Na szczęście myślę, że najważniejszym setem był set pierwszy, bo gdybyśmy przegrali pierwszą partię, byłoby bardzo, bardzo ciężko. Jak pokazała druga, którą wygrał Będzin. Najważniejsze, że pozostaliśmy przy swojej grze, byliśmy do końca skoncentrowani i nie załamywaliśmy się po nieudanych akcjach. Tych błędów było troszkę za dużo, na pewno mamy pole do poprawy, musimy je wyeliminować, lecz najważniejsze jest zwycięstwo. Wyniki pierwszej kolejki i tej drugiej kolejki pokazują, że naprawdę jest liga bardzo wyrównana w tym roku, co myślę, że wcześniej wiele osób mówiło i to się sprawdza, bo wiele drużyny mają ciekawy skład, jest bardzo dużo rotacji, bardzo dużo zmian i szkoleniowców, i zawodników, i stylów gry drużyny, także zanim to wszystko się, że tak powiem, ustabilizuje, to naprawdę będzie bardzo wyrównana liga, ale to myślę, że dobrze dla poziomu, dla emocji, dla kibiców, którzy mogą z ciekawością oglądać każdy mecz i ciężko będzie przewidzieć jego wynik końcowy. Co roku mecz z Jastrzębiem jest spotkaniem bardzo ciężkim. W tym roku mają klasową drużynę, wzmocnili się bardzo szeroko, mają reprezentantów Polski i innych krajów, naprawdę bardzo silną drużynę. A także spodziewam się wojny, ciężkiej przeprawy, ale będziemy oczywiście walczyć do samego końca.